ilość ciężarnych znacznie spadła. Tak? To widzimy w sytuacji, na przestrzeni ostatnich lat, gdzie coraz mniej jest ciężarnych. Myślę, że ta jakość opieki poszła znacznie do przodu. Już przywiązujemy bardzo dużą wagę do tego, żeby wspomnienie porodu było czymś dla pacjentki miłym, do czego chce wracać, a nie co wiąże się z jakimś lękiem, strachem, co wyzwala u niej traumę. Dlatego propozycja tego dzisiejszego dnia, który mam nadzieję będzie w takiej formie cyklicznej. Chcemy pacjentkom pokazać taki aspekt praktyczny tutaj, jak to się odbywa, obalić pewne mity. Niestety coraz więcej kobiet myśli o cesarskim cięciu jako takiej metodzie na ukończenie, już od początku ciąży pytają, tak? Czasami o możliwość cięcia cesarskiego. Głównie wynika to ze strachu. Traktują jako alternatywę, że będzie lepiej, bo to wydarzy się planowo, bo to wydarzy się szybko, w krótkim czasie będą miały to dziecko, będą spokojne, tak? Nie do końca tak jest niestety, bo jest to operacja i myślę, że powoli trzeba też odwracać tą świadomość kobiet, dać im to poczucie, że w sytuacji, kiedy jest to konieczne, to tak, to tu nie dyskutujemy i czasami jest to jedyne słuszne rozwiązanie, ale większość porodów powinno się odbywać, zdecydowana większość to są, powinny być to porody siłami natury. To dla mnie to jest bardzo pomocne, bo mogę poznać kadrę i zobaczyć też, jak to wszystko wygląda. Po pierwszej ciąży i po pierwszym porodzie, no to już wiem, co w moim przypadku poszło nie tak i wiem, czego chciałabym uniknąć. Na pewno jest ważny spokój i odpowiednie przygotowanie. Może nie trzeba być jakby zbyt mocno przygotowanym, bo to też trzeba się nastawić na to, że nie zawsze wszystko pójdzie według naszej myśli, ale odpowiednia wiedza na pewno pomaga, żeby być trochę spokojniejszym. Co najmniej 30 lat temu pan profesor Poręba tutaj zainicjował poród w wodzie. Nie wszystkie pacjentki jeszcze się przekonały co do porodu w wodzie, chociaż doświadczenia naukowe mówią, że poród w wodzie jest najbardziej naturalnym i najbardziej delikatnym przejściem w trakcie porodu. Zarówno dla pacjentki, jak i dla noworodka bardzo bezpieczny. Skraca czas trwania, w szczególności pierwszego okresu porodu, czyli ułatwia rozwieranie się szyjki macicy. Pomaga pacjentce wyłączyć się co do otoczenia, które otacza nas niestety w szpitalu. W związku z tym jest to dla niej też bezpieczniejsze.